Gdy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie, dopilnuj, by wpisał w nim adres, pod którym będziesz się leczył, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W razie kontroli unikniesz kłopotów. Szczególnie dotyczy to osób, które na przykład wynajmują mieszkania lub kurują się w innym miejscu niż ich adres zameldowania. Jeśli natomiast zmieniamy miejsce pobytu już w trakcie zwolnienia, powinniśmy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS. Informacje można przekazać mailowo, telefonicznie lub pocztą. Ta zasada to nic nowego, obowiązuje już od 2019 roku, a mimo to wiele osób albo tego nie wie, albo o tym zapomina. A potem następuje rozczarowanie, bo gdy jesteś na L4, a nie macie pod wskazanym adresem, pojawiają się podejrzenia, które nie zawsze łatwo jest wyjaśnić. Taka sytuacja może skończyć się cofnięciem prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub wypłaty zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, w trakcie którego była prowadzona kontrola, a z całą pewnością będzie trzeba się z nieobecności w domu tłumaczyć. Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli nie musi zawsze oznaczać niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy. Jeśli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji i temu podobnie, wówczas nie oznacza to nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Adnotacja lekarza wskazująca, że chory może chodzić, nie oznacza, że ubezpieczony w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać uciążliwe czynności, a w szczególności, że w okresie tego zwolnienia może wykonywać pracę. Jednak ma prawo wykonywać zwykłe czynności życia codziennego i działania związane z jego stanem zdrowia. Co to znaczy? Może się udać do apteki, po codzienne zakupy żywności, szczególnie jeśli jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc ze strony innych osób. A przecież wykonywanie takich czynności w okresie niezdolności do pracy jest nieuniknione. Jak dodaje rzecznik ZUS, również wyjście na spacer w ramach rekonwalescencji w okresie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację chory może chodzić, jest okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność osoby kontrolowanej w domu. Warto też pamiętać, że podczas L4 raczej nie należy się zabierać za malowanie pokoju, bo w razie wizyty kontrolerów będzie się miało przechlapane.